Wojtek, to ty, czy to twoje dziecko? No, to jest mój najmłodszy wnuczek. Będzie głosował? Tak. Na mnie. Cześć Sylwester. Witam Wojciech, witam bardzo wszystkich. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Szanowni Państwo, 14.30 wybiła. Rozpoczynamy 37. sesję Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Pani Moniko, bardzo proszę o odczytanie listy obecności, abyśmy mieli potwierdzenie, że jesteśmy zdolni podejmowania uchwał. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pani Bożena Dąbek. Pan Dariusz Zalicz. Dzień dobry, jestem. Pan Henryk Gromecki. Pan Henryk Gromecki. Pan Michał Grzesło. Jestem, dzień dobry. Pan Ksawer But. Jestem obecny, dzień dobry. Pan Iwona Jackowicz. Dzień dobry, jestem. Pan Rafał Jaszczak. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem. Pan Krzysztof Kasprzycki. Obecny, dzień dobry. Pan Robert Kornberg. Jestem, dzień dobry. Pani Anna Krasuska. Dzień dobry, jestem. Pan Robert Michocki. Jestem, dzień dobry. Pan Zdzisław Lis. Dzień dobry, jestem. Pani Ewa Lubianiec. Jestem obecna, dzień dobry. Pani Magdalena Mika-Kosior. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jeszcze nieobecna. Pan Sergiusz Muszyński. Pan Sergiusz Muszyński. Jestem, dzień dobry, jestem. Pani Anna Niezabitowska. Pani Anna Niezabitowska. Pani Katarzyna Paprocka. Jestem. Pan Kazimierz Poremski. Dzień dobry, jestem. Pan Grzegorz Pruszczyk. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Sylwester Puchała. Jestem, dzień dobry. Pan Włodzimierz Rasiński. Dzień dobry wszystkim, jestem. Pan Antoni Rosłon. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Marek Rutowicz. Dzień dobry, jestem. Pani Katarzyna Strzelecka. Dzień dobry, jestem. Pan Marcin Świgodziński. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Aleksandra Bucik. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Bożena Zarzeczna. Dzień dobry, jestem. Pani Jolanta Zawadzka-Ładecka. Dzień dobry, jestem obecna. 20. Pani Moniko, potwierdził pan Henryk Gromadzki, pani Niezabitowska ze sobą obecni. W międzyczasie pan Rafał Jaszczak też się pojawił, że już jest. To w takim razie 28 osób obecnych. Dziękuję serdecznie, witam serdecznie, szanowni państwo, panią Wojnarowską Klaudię, panią Markuszewską. Witam również mieszkańca, pana Wojciecha Nowackiego, który będzie chciał wystąpić w wystąpieniach osób niebędących radnymi.
Przechodzimy do otwierania 37. sesji Rady Powiatu. Mamy kworum. Złożenie sprawozdania. Przyjęcie porządku obrad. Czy panie starosto jakieś uwagi do porządku obrad? Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zgłosić jakieś uwagi? Nie widzę zgłoszeń. Zgłosiłem się, jeśli mogę, panie przewodniczący. Pan Sergiusz Muszyński, przepraszam, nie zauważyłem. Ja bardzo króciutko, nie tyle do samego porządku obrad, ale sądzę, że to jest właściwy moment do samego trybu zwołania sesji, jednym zdaniem. Moim zdaniem sytuacja, w której niemal wszystkie obostrzenia zostały zniesione, w której można pójść do kawiarni czy do knajpy na obiad, w której mieszkańcy chodzą do pracy, a nie można przyjść na sesję osobiście, tylko jest robione w takim trybie, jest to niewłaściwe i wystawia to złe świadectwo Radzie względem mieszkańców, którzy normalnie już funkcjonują, a w przestrzeni poza, że tak powiem, budynkowej już nawet bez maseczek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie jesteśmy w przestrzeni pozabudynkowej, panie Sergiuszu. Niestety odległości są mniejsze niż 1,5 metra, jeżeli chodzi o... Przez telefon pan co innego mówił, ale już nie będę może... O obecności na sali też chciałem tak robić, ale jeszcze zarządzenie, które tutaj było podjęte przez pana starostę, jeszcze obowiązuje w kwestii tych odległości i dystansu pomiędzy osobami. Natomiast już w woli wyjaśnienia, również informacyjnie dla państwa, sesja kolejna jest 29 lipca, jest to okres urlopowy, jest to sesja, która będzie absolutoryjna i również będzie w trybie zdalnym, żeby wszyscy mogli skorzystać i połączyć się na tej sesji. Kolejne sesje planuję już organizować w trybie stacjonarnym, chyba że rzeczywiście kolejny etap pandemii znowu nas nawiedzi, czego nikomu nie życzę. Jeżeli do porządku obrad nie ma żadnych uwag, pani mecenas, przegłosowujemy, czy po prostu przechodzimy do dalszego działania? Ale nie ma żadnych zmian w porządku. To nie ma takiej konieczności. W związku z powyższym przekazuję pałeczkę panie starosto. Bardzo proszę. Dobrze, przepraszam. Złożenie sprawozdania przez starostę z wykonania uchwał Rady i pracy zarządu. Pan Ksawer. Szanowni Państwo, sprawozdanie z wykonania uchwał Rady dostali Państwo w materiałach na sesji. Może w skrócie powiem o inwestycjach, bo dosyć obszernie mówiłem na poprzedniej sesji, więc w skrócie powiem to, co się zmieniło przez to, kiedy się widzieliśmy i słyszeliśmy ostatni raz. Ulica Szkolna, trwają roboty wykończeniowe, trwa budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej Poprzecznej. Na drodze 2816 w Sierzchowie i w Tędrowicach wykonano poszerzenie jezdni, trwa przebudowa kolizji energetycznych i oświetlenia ulicznego. Na budowie mostu na ulicy Dworskiej w Chylicach trwają prace wykończeniowe na obiekcie. Konstrukcja jest już gotowa, jest rozszalowywana. Trwają też prace na dojazdach. Budowa chodników już jest zakończona od drogi wojewódzkiej 721. Będą kontynuowane prace po przeciwnej stronie mostu od przyszłego tygodnia oraz prace związane z nawierzchnią. 2841 droga. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na rozbudowę skrzyżowania 721 z ulicą Postępu. Trwa opracowanie organizacji ruchu. Podpisaliśmy też umowę z wykonawcą na odcinek od Żwirowej do 721. Odbyliśmy koordynację z oboma wykonawcami, aby te roboty wzajemnie ze sobą grały w zakresie organizacji ruchu. Także obie firmy teraz przygotowują te projekty, będą one zatwierdzane i za jakiś czas te roboty się rozpoczną. Co dalej? Jeżeli chodzi o grupę, o Piskórkę, to tam się nic nie zmieniło, nadal czekamy na PGE. Na drodze 2837 w Tarczynie w zasadzie zostały roboty prawie zakończone. W Gąskach, w pracach małych i w Stefanówce mamy nową nawierzchnię na 3-kilometrowym odcinku tej drogi. Trwają prace porządkowe teraz na poboczach. Droga 2089 w Błazach jest już zakończona. Ulica Masztowa i Produkcyjna na dwóch odcinkach.
Wczoraj rozpoczęliśmy roboty na ulicy Asfaltowej w Bąkówce. Na drodze 2819 w Sobikowie. W zasadzie jezdnia główna jest już gotowa. Trwa budowa ścieżki rowerowej i wyniesionych skrzyżowań. Więc już ku końcowi mają się te prace w tamtym rejonie. Zakończyliśmy budowę ronda w Tarczynie wraz z nową nakładką od ronda do drogi wojewódzkiej w kierunku centrum miasta. No i oczywiście zakończyliśmy oba ronda w Zalesiu na ulicy Pionierów na skrzyżowaniu z Dworską i Dzikich Gęsi. Trwa budowa hali sportowej przy ulicy Budowlanych w Górze Kalwarii. Wprowadziliśmy w poniedziałek wykonawcę na modernizację budynku LOF na Chyliczkowskiej. Także rozpoczynamy tam wraz z wakacjami roboty polegające na remoncie całego wnętrza. I po raz trzeci chcieliśmy wybrać wykonawcę na termomodernizację budynków i modernizację sieci ciepłowniczej w DPS-ie w Górze Kalwarii. Natomiast wszystkie oferty przewyższały budżet, jaki mamy. W związku z tym to postępowanie zostało unieważnione i będziemy je ogłaszać po raz trzeci. Jeżeli sytuacja się powtórzy, to rozważymy możliwość zwiększenia środków na ten cel. To z mojej strony chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan wicestarosta Zdzisław Lis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę od kilka słów na temat pracy wydziałów podległych mi. Zacznę od Wydziału Ochrony Środowiska. Rzadko mówię o tym wydziale, ponieważ ten wydział w zasadzie głównie zajmuje się na wydawaniu wszelkiego rodzaju decyzji, pozwoleń. Niemniej w tej chwili trwa procedowanie przygotowania dokumentacji dla uproszczonych planów urządzenia lasu. Jest to takie działanie cykliczne raz na 10 lat. W momencie, jak się taki uproszczony plan wyekspiruje, to wtedy przystępujemy do wprowadzenia takich planów. I w tej chwili wprowadzamy te plany dla Góry Kalwarii, Lesznowoli i Prażmowa. To działanie w tej chwili trwa. Jeżeli chodzi o Wydział Gospodarki Mieniem, to tutaj przypominam, że zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości w Konstancinie. Przy Gąsiorowskiego tam mamy dwie działki, jedna zabudowana i niezabudowana. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca. Ponadto Wilczą Górę sprzedajemy. Przetarg odbędzie się 19 lipca. Ogłoszono również przetargi na wydzierżawienie części nieruchomości w Górze Kalwarii. Tam mamy dwie działki do wydzierżawienia. Przetarg na dzierżawę odbędzie się 10 sierpnia, przepraszam. Jak również podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w położonej gminie Góra Kalwaria, stanowiącej działki ewidencyjne. Tutaj są numer działki linii 2 i Aleksandrów. To jest pokłosie uchwały, jaką Państwo żeście podjęli. Ponadto w czerwcu podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny. Mówimy tutaj o działce drogowej. Wydział Gospodarki Mieniem zajmuje się nie tylko gospodarką gruntami, zajmuje się również remontami budynków. I w tej chwili skończyliśmy remont budynku przy Kościuszki 9. Tam była wymiana okien, drzwi zewnętrznych, kaloryferów, przyłącza wody. I przygotowujemy się do remontu dwóch pomieszczeń lokatorskich przy ulicy Chyliczkowskiej 20. Jeżeli chodzi tak o promocję, to promocja zakończyła pracę nad stroną budżetu obywatelskiego. Projekty będzie można składać już od jutra, oczywiście po przyznaniu środków na dzisiejszej sesji. Rozpoczęto również realizację zadań tegorocznego budżetu obywatelskiego, jak również realizowane są wydarzenia ze sportu i kultury w ramach rozstrzygniętych konkursów dla tych organizacji. Powiatowy Urząd Pracy, poza standardowymi działaniami, Powiatowy Urząd Pracy od wielu miesięcy
koncentruje się na realizacji tarczy antykryzysowej. Jak Państwo zapewne pamiętacie, ale przypomnę na wszelki wypadek, jest 5 projektów. To są nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dotacje na pokrycie kosztów tzw. działalności gospodarczej w ramach tarczy sześciobranżowej i dotacje na pokrycie kosztów działalności gospodarczej przyznawane na podstawie rozporządzeń. Na chwilę obecną złożono 4583 wnioski i wypłacono 20 226 tysięcy przy limicie wynoszącym 23 miliony, czyli jeszcze trochę pieniędzy zostało. Jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji, to w zasadzie Wydział Komunikacji pracuje bez zmian. W pełnym składzie nie ma, wszyscy są na miejscu, na pracy. I w dalszym ciągu preferowane są zapisy przez internet. Jeżeli chodzi o przetargi, wydział rozstrzygnął przetargi dla dróg, to tutaj pewnie starosta już mówił wcześniej o tym, natomiast w zasadzie to są te przetargi, które dotyczą dróg. No i jeden przetarg rozstrzygnięty na remont pomieszczeń lokalu usługowego do pełnienia funkcji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Szkolnej 20. I środki zewnętrzne. Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w chwili obecnej złożyło, czekamy na rozstrzygnięcie, następujące wnioski. Jest to wniosek dotyczący remontu boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu sportowo-rekreacyjnego przy domach dzieci w Pęcherach na kwotę 111 750 zł. Ponadto autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny bilateralnej edukacji na kwotę 129 000 i zapewnienie bezpieczeństwa opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładowo-opiekuńczo-leczniczych domów opieki społecznej na kwotę 40 434 zł. No to byłoby pokrótce wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panie starosto. Bardzo proszę. Pani Ewa Lubianiec, członek zarządu starostwa powiatowego w Piasecznie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zacznę od edukacji. Nabór do szkół ponadpodstawowych przebiega zgodnie z naszymi prognozami, czyli proporcje uczniów zainteresowanych liceum, technikum, szkołą branżową są takie, jak przewidywaliśmy. Natomiast rzeczywiste wyniki naboru będą widoczne w połowie lipca. Po wprowadzeniu przez młodzież wyników w nauce, po otrzymaniu świadectw ukończenia klasy 8 w dniu jutrzejszym i punktów z egzaminu, wyniki egzaminu młodzież otrzyma 2 lipca. I do 14 lipca młodzież, absolwenci klas 8 mogą dokonywać też zmiany w swoich preferencjach wyboru szkół. Dlatego też w połowie lipca będziemy widzieli, jak ten nabór rzeczywiście wygląda. Zrealizowaliśmy na prośbę szkół 2 wykłady dedykowane rodzicom młodzieży, rodzicom dzieci ze szkół podstawowych i też ponadpodstawowych, zatytułowane Jak wspierać dzieci i młodzież na etapie powrotu do nauczania stacjonarnego. Zapotrzebowanie na takie wykłady przekazały nam szkoły. No i w 2 terminach dla 2 grup wiekowych taki wykład został zrealizowany w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Był on wykładem online, jest też dostępny na naszej stronie. W ostatnim miesiącu odbyło się kilka ważnych wydarzeń, które krótko Państwu zrelacjonuję. Zacznę od bardzo miłego wydarzenia, jakim był Powiatowy Dzień Dziecka, Mamy i Taty. Po raz pierwszy PCPR ze starostem zrealizowało tego typu wydarzenie. Dedykowane było ono przede wszystkim rodzinom zastępczym, ale też wszystkie inne dzieci i rodzice, którzy tego dnia byli w parku, mieli ochotę dołączyć, byli zaproszeni. Była piękna pogoda, był to przez kilka godzin był to teren niezwykle barwny i kolorowy, dzięki udziałowi dużej grupy dzieci z rodzicami, ale też dzięki obecności na nasze zaproszenie
pana Michała Malinowskiego, opowiadacza bajek z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie Jeziornie. Pan Michał fantastyczną przeprowadził jakby aranżację zabaw bajką, baśnią, ogromnymi bajkostworami. Ta jego animacja służyła zarówno dziecięcej kreatywności wyobraźni, jak i też rodzicielskiej kreatywności, bo słuchając tego, jak pracował z bajką, przed dziećmi rodzice mieli świetny warsztat, jak dzieciom bajki opowiadać. I to było bardzo, bardzo miłe wydarzenie. Drugie takie miłe wydarzenie, myślę, to spotkanie bazy wolontariatu z racji tego, że ponad dwa lata baza funkcjonuje. Z uwagi na bardzo upalną pogodę i ryzyko burzy z parku, wydarzenie przenieśliśmy do budynku. Odbyło się w związku z tym w mniejszej ilości osób. Było trochę krótsze, niemniej bardzo cenne, ważne i myślę, że dla wolontariuszy uczestniczących w bazie i dla rodzin, którym oni pomagają, bardzo cenne. Kolejne wydarzenie to Powiatowe Forum Służb Społecznych. To jest taka formuła, którą zainicjowaliśmy na początku tej kadencji, dedykowana wszystkim podmiotom realizującym pomoc społeczną na poziomie powiatu i gmin. Formuła spotkania służącego wymianie doświadczeń, wypracowywania wspólnego rozwiązań w tematach, które uznawane są za ważne dla naszych mieszkańców. I na tym kolejnym spotkaniu, które się odbyło 17 czerwca, przedstawiliśmy realizację programu przeciwko przemocy pod nazwą Twoje milczenie, moje cierpienie. To jest ten billboardowy, ta akcja billboardowa, która ma miejsce na terenie powiatu. I tutaj przekazał więcej szczegółów pan Łukasz Kopytowski, dyrektor POIK, ale ja mogę w tym miejscu Państwu przekazać dość istotną informację, że już w pierwszych dniach istnienia tej akcji POIK miał kilka telefonów od osób, które widząc te billboardy zatrzymywały samochód i natychmiast dzwoniły pod wskazany telefon, mówiąc, że poruszył ich ten tekst i na billboardzie zamieszczony i chciałby zgłosić osobę, która doświadcza przemocy, bądź same się odważyły powiedzieć o tym, z czym one się mierzą. I uznajemy, że choćby tego typu wyniki akcji to już nam pokazują, że ona jest ważna i potrzebna. Omówiliśmy również na Forum Służb Społecznych wydarzenie, do którego się przymierzamy we wrześniu, konkretnie 7 września. Planujemy wydarzenie, które myślę zaciekawi Państwa, po raz pierwszy powiat tego typu wydarzenie będzie realizował, Festiwal Twórczości Senioralnej. Pragniemy, aby było to wydarzenie ponadgminne i służyło w szczególnej formie integracji społeczności seniorów. Ma być to okazja do zaprezentowania przez wszystkie sformalizowane i niesformalizowane grupy seniorów swoich talentów i pasji w różnych dziedzinach. Przewidujemy zarówno występy artystyczne, typu śpiew, występy instrumentalne, recytacje poezji czy formy teatralne, jak i prezentacje twórczości materialnej, malarstwo, hasty, dziewiarstwo, wszelkie rękodzieło, a także kulinaria, czyli przetwory, ciasta. I planowaliśmy to wydarzenie zrealizować w Parku Zdrojowym w Konstancinie. Termin jest taki dosyć trudny o tyle, że dużo wydarzeń w tym czasie w gminach ma miejsce, więc w tej chwili trwają jeszcze rozmowy, czy to będzie w Konstancinie, czy w Piasecznie, ale na pewno w parku, na pewno w plenerze i mamy nadzieję, że odpowiedź na nasze zaproszenie będzie pozytywna ze strony środowisk senioralnych. W ostatnim miesiącu też odbyły się 2 spotkania w ramach Akademii Czujnego Rodzica, 2 wykłady dedykowane rodzicom dzieci ze spektrum autyzmu. Na prośbę dużej grupy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu zdecydowaliśmy się tej grupie dedykować te spotkania. Dotyczyły one zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży oraz te pierwsze spotkania, drugie, rodzeństwo z autyzmem w tle. Temat był związany z pewną trudnością dla dzieci, które mają rodzeństwo w spektrum autyzmu, w funkcjonowaniu tego rodzeństwa, często też w przerzuceniu odpowiedzialności za różne codzienne sytuacje na rodzeństwo, które właśnie ma takiego brata czy siostrę z autyzmem i nie jest to łatwa dla tego dziecka sytuacja. Myślę, że odzew rodziców i takie komentarze, które dostajemy po wykładach, pokazują, że te wykłady są bardzo potrzebne. W ogóle wszystko, co Akademia Czujnego Rodzica proponuje, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Ważną też informacją, której chcę Państwu powiedzieć, jest fakt, że realizujemy program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Ja już Państwu o tym programie mówiłam, to jest program ministerialny. Kwota, którą na ten rok otrzymaliśmy, pozwala nam wspomóc około 27 osób i cieszymy się, że jest to możliwe, ale nie jest to ilość osób jakby wszystkich, które potrzebują pomocy. Tych osób potrzebujących pomocy jest znacznie więcej, dlatego wystąpiliśmy do PFRON-u w ramach modułu czwartego programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. PFRON uruchomił realizację tego modułu po raz kolejny i jest możliwa pomoc finansowa na działania własne samorządów właśnie w tym obszarze i wystąpiliśmy z takim projektem pod nazwą Powiatowy Asystent Osobisty. Liczymy, że wkrótce otrzymamy pozytywną odpowiedź na nasz wniosek i otrzymamy 50 tysięcy, o które wnioskowaliśmy. I będzie to taka troszkę inna formuła wsparcia osób niepełnosprawnych, czyli asystent nie będzie służył jednej osobie, ale w konkretnej ilości godzin w miesiącu kilku rodzinom czy kilku osobom. W zależności od potrzeb będzie ten swój czas pracy rozdzielał na kilka osób potrzebujących pomocy. Po analizie problemu uznaliśmy, że to będzie chyba optymalne rozwiązanie, żeby objąć pomocą jak największą grupę rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Równocześnie w tym samym module czwartym do PFRON-u wystąpił z wnioskiem POIK o pomoc finansową w zadaniu, które najkrócej można określić jako pomoc specjalistyczna, psychologiczna, psychoterapeutyczna osobom niepełnosprawnym. Pomoc w formule zarówno online, w formie czatu, ale także w formie wizyt bezpośrednich. No, liczymy, że uda się te środki pozyskać i będziemy mogli większej grupie osób taką pomoc zaoferować. W naszych placówkach, takich jak DPS-y czy domy dzieci, no, sytuacja wygląda na stabilną, nic tam trudnego się nie dzieje, więc też niewiele mam Państwu do przekazania, ponadto, że jest tam bezpiecznie, nie ma w tej chwili żadnych zgłoszeń, że są osoby chore na COVID. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za tak szeroką informację obszerną, szerokie spektrum działań zarządu. Tutaj o głos prosił pan Grzegorz Pruszczyk. Bardzo proszę. Dziękuję pięknie. Ja pytanie mam do relacji pana starosty Ksawerego Guta. Panie starosto, chciałem dopytać. Na ostatniej sesji informował pan nas, że inwestycja powiatowa polegająca na budowie pobocza do poruszania się pieszych i podróżujących rowerami na odcinku Krępa przez Jeziórko do Krupiej Wólki jest zagrożona tym, że także na bieżąco jest realizowana inwestycja gminna kanalizacyjna. Chciałem dopytać, czy od ostatniej sesji miał pan jakąś informację pisemną, czy taką konkretną ustną co do harmonogramu tych prac i prosimy o informację, jak to wpłynie na inwestycję powiatową. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie starosto, czy odpowie pan w tej chwili? Tak, dostaliśmy harmonogram prac z gminy Prażmów i będziemy w najbliższym czasie ogłaszać przetarg na budowę tych poboczy od Krupiej Wólki do ulicy Kasztanowej, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, bo w tej ulicy jest kanalizacja i dalej w drodze powiatowej też będzie realizowana w najbliższym czasie. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zadać pytanie? Nie widzę zgłoszeń. O, bardzo proszę, pan Sergiusz Muszyński. Bardzo dziękuję. Ja może nie do stricte kwestii poruszonych w samym sprawozdaniu. I jeśli pan przewodniczący pozwoli, powiedzmy dotyczące pracy urzędu. Mianowicie zdaje się, że już od 2 lat około, coś koło tego, w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa mamy PO naczelnika. Chciałbym się zapytać, kiedy jest przewidziane dopełnienie procedury i powołanie po prostu naczelnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytanie. Panie starosto, w Wolnych Wioskach powinniśmy omawiać, ale dobrze, nie ma. Panie starosto, bardzo proszę o informację.
No, od dwóch lat to chyba nie, tylko... Z zeszłego roku, od października bodajże. Dokładnie, więc... Może się pomyliłem, to nie mówię, że... No to właśnie, dosyć duży, krótszy okres niż pan powiedział, ale dziękuję za tą sugestię, bo planuję oczywiście taki nabór ogłosić też. No, obecny kierownik działu drogownictwa pełni obowiązki, jest dosyć bardzo obciążony wieloma inwestycjami, które się toczą na terenie powiatu, także oczywiście taki nabór będzie przeprowadzony i ten wakat, jeżeli będzie jakaś cenna osoba, będzie uzupełniony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękuję. Punkt kolejny, mianowicie złożenie sprawozdania przez przewodniczącego z prac Rady za okres między 35 a 36 sesją Rady. W tym czasie, Szanowni Państwo, odbyło się 9 posiedzeń komisji, jedno posiedzenie Komisji Spraw Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku, jedno posiedzenie Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dwa posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, dwa posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej, jedno posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematyka omawiana to przede wszystkim sprawozdanie za pierwsze półrocze, jak również sprawozdania składane przez poszczególne jednostki. Dodatkowo kwestia omawiana spraw kategorii dróg. No i wszystkie te sprawy bieżące, które nurtują komisję i są na bieżąco omawiane. Jeżeli nie ma pytań do tego, to bardzo proszę, Szanowni Państwo, punkt kolejny. Przyjęcie projektu protokołu z 36 sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Projekt został do Państwa przesłany. Jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo proszę o zgłoszenie. Jeżeli nie, to byśmy przeszli do przegłosowania protokołu. Nie widzę zgłoszeń. Pani Moniko, bardzo prosimy. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Pani Grażyna Dąbek. Jestem za. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Pan Henryk Gromadzki. Pan Michał Grzesło. Jestem za. Zanotowałam również głos pana Henryka, bo napisał na czasie. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pan Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Jestem za. Pan Wojciech Maczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kasprzycki. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pani Anna Kraczewska. Jestem za. Pan Robert Miechowski. Jestem za. Pan Zdzisław Lik. Jestem za. Pani Ewa Lubianiec. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Jestem za. Pani Anna Niezawitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Paprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręcki. Jestem za. Pan Grzegorz Pruszczyk. Jestem za. Pan Sylwester Puchała. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Za. Pan Antoni Rosłon. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świewodziński. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Jestem za. Pani Bożena Zarzeczna. Pani Bożena Zarzeczna. Pani Jolanta Zawadzka-Ładecka. Jestem za. Podaję wyniki 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zatwierdziliśmy protokół. Przepraszam, bo nie powitałem na wstępie z innymi pracownikami. Witam pana skarbnika Tadeusza Waśkiewicza i bardzo proszę, oddaję głos w kwestii rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego. Bardzo proszę, panie Tadeuszu. Dzień dobry jeszcze raz. Szanowni Państwo, w wyniku wprowadzenia proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu z uwzględnieniem poprawek zarządu, planowane w 2021 roku dochody budżetowe ulegną zwiększeniu 1 994 271 zł, w tym dochody bieżące 294 271 zł i dochody majątkowe o 1 700 000 zł i wyniosą 312 678 499 zł.
Wydatki budżetowe zostaną zwiększone o 2 592 921 zł, w tym wydatki bieżące o 439 271 zł i wydatki majątkowe o 2 153 650 zł i wyniosą 340 623 416 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie zwiększony o 598 650 zł i wyniesie 27 944 917 zł. Zwiększeniu o powyższą kwotę ulegną również planowane przychody budżetu i wyniosą 38 246 517 zł. W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zwiększony o 1 700 000 zł w roku bieżącym i ogółem. W związku z poprawkami zarządu powiatu w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w korekcie uległ załącznik nr 1 i objaśnienia oraz dodany został załącznik nr 2, to jest wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana Antoniego Rosłona, przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, o przedstawienie opinii komisji. Przepraszam, bo mówiłem bez włączonego mikrofonu. Bardzo proszę Antoniego Rosłona, przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, o przedstawienie opinii komisji. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado. Otóż zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są zawsze powiązane również ze zmianami w budżecie tegorocznym. W związku z tym ja tradycyjnie podaję państwu opinię dotyczącą obu tych zmian, czyli zmian w projekcie, w budżecie tegorocznym, jak i zmian dotyczących uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Obie te zmiany komisja omawiała na poniedziałkowym posiedzeniu i większością głosów mamy opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, rozpoczynamy dyskusję w kwestii projektu wieloletniej prognozy finansowej. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pani Moniko, przechodzimy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej powiatu kasyczyńskiego. Bardzo proszę. Pani Grażyna Bąbek, jestem za. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Dariusz Gromadzki. Zanotowałam głos, pan Bąbek napisał na czacie. Pan Michał Grzesław. Jestem za. Pan Cezary Wód. Jestem za. Pan Iwana Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Jestem za. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kasprzycki. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pan Anna Kaczyńska. Jestem za. Pan Robert Michowski. Pan Robert Michowski. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pan Iwan Janiec. Jestem za. Pan Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Jestem za. Pani Anna Niewiadowska. Jestem za. Pani Katarzyna Poprocka. Pani Katarzyna Poprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręcki. Jestem za. Pan Grzegorz Pruszczyk. Jestem za. Pan Sylwester Puchała. Jestem za. Pan Włodzimierz Rasiński. Za. Pan Antoni Rosłan. Za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świebodziński. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Jestem za. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Janka Zabacka-Ławecka. Jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę panie. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Czy pan, panie Tadeuszu, chce jeszcze coś dodać do projektu uchwały dotyczącej roku 2021?
Jeśli można, co prawda Państwo otrzymali to wszystko, ale... Bardzo proszę. Chodzi o pierwotny projekt uchwały, to tutaj nastąpiły pewne zmiany, czyli skorygowane zostały tabele numer 1, plan dochodów budżetowych na 2021 rok, tabele numer 2 i 2b, czyli plan wydatków budżetowych na 2021 rok, tabela numer 3, plan przychodów i rozchodów oraz dodana została tabela numer 11, czyli plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Mamy opinię przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Szanowni Państwo, rozpoczynamy dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w kwestii budżetu na rok 2021? Ktoś się zgłasza, bo coś mi piknęło, ale nie widzę zgłoszenia. Ja jestem, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę, Pan Sergiusz Muszyński. Ja chciałbym zapytać Pana Zdzisława Lisa, być może czegoś nie doczytałem. Mamy tutaj w autopoprawce zadanie dotyczące budowy ośrodka sportu. I chciałem się zapytać, kiedy ten pierwszy etap jakiś tam planistyczny możemy się spodziewać, że będzie zakończony i będzie można przedstawić Radzie czy Komisji Edukacji jego rezultaty? Kiedy to prognozujemy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Wicestarosto. Tak jak uprzedzałem na komisjach, na dzisiejszej sesji będą zabezpieczone, jeżeli Państwo podniesiecie za pieniądze, zabezpieczone środki w wysokości 100 tysięcy złotych na projektowanie na razie. Na razie to są jedyne środki, jakie przewidujemy wydać na ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie bardzo... Nie wiem, czy moja odpowiedź pana radnego satysfakcjonuje, bo ja mówiłem wcześniej, jakie będą spodziewane wydatki na budowę tego ośrodka. Ja miałem, panie starosto, na myśli, kiedy przewidujemy, że ten etap się zakończy, że ten projekt będzie można jakoś tam poddać pod dyskusję. Okej, to na ostatnim spotkaniu zarząd podjął uchwałę odnośnie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa dotyczącej tych terenów. To jest pierwszy element. Drugi element, na dzisiejszej sesji podejmiemy uchwałę dotyczącą zasygnowania środków na projektowanie i te dwie decyzje razem z projektem zagospodarowania działki zostaną niezwłocznie przekazane wojewodzie. No i tylko od wojewody zależy, jak długo to będzie procedowane. Mam nadzieję, że krótko i będziemy mogli przystąpić do projektowania już, no myślę, że od września już będziemy zaprojektować. Dziękuję serdecznie. Nie widzę więcej zgłoszeń. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok? Pani Moniko. Pani Grażyna Gąbek. Jestem za. Pan Dariusz Balicz. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Zanotowałam głos. Pan Mirek Wrocław. Jestem za. Pan Cezary Wód. Jestem za. Pan Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Jestem za. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kasprzycki. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pani Anna Krasucka. Jestem za. Pan Robert Michowski. Jestem za. Pan Wisław Lic. Jestem za. Pan Ewa Lidzianiec. Jestem za. Pan Magdalena Mikatoszek. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Jestem za. Pani Anna Niezabitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Paprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręcki. Jestem za. Pan Grzegorz Krupczyk. Jestem za. Pan Sylwester Puchola. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosiński. Za. Pan Antoni Rosłan. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świegodziński. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Jolanta Zawadzka-Łabecka. Jestem za. Dziękuję. Kończymy głosowanie. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Pani dyrektor Klaudia Wojnarowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawi nam projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia projektu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 35/3/2021 Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie określenia zasad, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2021 roku. Witam serdecznie Panią Klaudię. Bardzo proszę, oddaję głos. Dzień dobry, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To już kolejne zmiany, które wprowadzamy w dotychczasowym podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania, które realizujemy. Tym razem zmiany proponuje Powiatowy Urząd Pracy w zakresie zadań realizowanych z rehabilitacji zawodowej. W związku z dużym zapotrzebowaniem na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na to zadanie, które realizuje Urząd Pracy, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Prosimy o zwiększenie o kwotę 10 000 zł do kwoty 250 000 tej pozycji. Jednocześnie poprzez zmniejszenie o tą kwotę 10 000 zł pozycji finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie w tym roku osób niepełnosprawnych, wnioskodawców na to zadanie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o opinię Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pan Krzysztof Kasprzycki. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowna Rado, Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie zmian w podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę zgłoszeń. Pani Moniko, rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Pani Grażyna Dąbek. Pani Grażyna Dąbek. Pan Dariusz Balicz. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Jestem za. Pan Mimo Grzeco. Jestem za. Pan Paweł Lut. Jestem za. Pan Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Jestem za. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kostkowski. Jestem za. Pan Robert Korunder. Za. Pani Anna Kostkowska. Jestem za. Pan Robert Michorski. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pani Galiwiania. Jestem za. Pani Magdalena Mika Kosior. Jestem za. Serwis Muszyński. Jestem za. Pani Anna Niezabitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Poprowska. Jestem za. Pan Kazimierz Porębski. Jestem za. Pan Grzegorz Truszczyk. Jestem za. Pan Sylwester Puchała. Jestem za. Pan Włodzimierz Łasiński. Za. Pan Antoni Rosła. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świebodziński. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Dąbek Grażyna, ja też jestem za. Dobrze zanotowałam. Pani Jolanta Zawadzka-Ladezna. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik też jest za, napisała na czacie. Kończymy głosowanie. Tak. 2902-03-03. Dziękuję serdecznie. Uchwała została jednogłośnie podjęta. Szanowni Państwo, punkt kolejny. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków na rehabilitację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego w 2022 roku. Bardzo proszę kierownika Biura Promocji, pani Magdalena Markuszewska, o przedstawienie projektu uchwały. Dzień dobry. Proponowana w projekcie uchwały wysokość środków to 2 zł na mieszkańca powiatu, złotówka na pulę powiatową i złotówka na pulę gminną. To łącznie daje kwotę 382 000 zł, o 12 000 więcej niż w roku obecnym. To wynika z tego, że 6 000 wzrosła liczba mieszkańców powiatu.
Na pulę powiatową w związku z tym mamy 191 tysięcy, tyle samo na pulę gminną. A jeśli chodzi o podział środków na poszczególne gminy, to mieszkańcy gminy Lesznowora będą mieli w tym roku do dyspozycji 30 tysięcy złotych, o 3 tysiące więcej niż w tym roku. Mieszkańcy gminy Lesznowora 11 tysięcy, gminy Lesznowora 27 tysięcy, gminy Konstancin Jeziorna 25 tysięcy. To są kwoty, które pozostają na tym samym poziomie. Mieszkańcy gminy Piaseczna 86 tysięcy, o 2 tysiące więcej i gminy Tarczyn 12 tysięcy, o 1000 złotych. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów pan Antoni Rosłoń oraz opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji pani Jolanta Zawadzka-Ładecka. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Inwestycji opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Jolanta Zawadzka-Ładecka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo proszę, rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Pani Grażyna Bębek. Jestem za. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Jestem za. Pan Milan Drzewko. Za. Pan Ksawer Wód. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Pan Rafał Jaszczak. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kaczyński. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pani Anna Krawczyska. Za. Pan Robert Michowski. Jestem za. Pan Zdzisław Lik. Jestem za. Pan Jan Zielic. Jestem za. Pani Magdalena Mika Koszor. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Jestem za. Pani Anna Niezabitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Paprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręczki. Pan jestem za. Jestem za. Pan Grzegorz Kruszczyk. Jestem za. Pan Sylwester Pozwala. Jestem za. Pan Wojciech Rasiński. Za. Pan Antoni Rosłan. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świgodziński. Jestem za. Pani Aleksandra Wójcik. Napisała pani, że jest za. Tak, zanotowałam. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Jolanta Zawadzka-Ładecka. Jestem za. Dziękuję. Kończymy głosowanie. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Dziękuję serdecznie. Uchwała została podjęta. Teraz proszę pana starosty Ksawerego Guta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie kategorii drogi. Bardzo proszę, panie starosty. Jest to uchwała związana z budowaniem drogi krajowej nr 79, tak zwanej obwodnicy Góry Kalwarii. Stary przebieg został zastąpiony nowym przebiegiem drogi krajowej nr 79, w związku z tym ten stary przebieg na odcinku pomiędzy początkiem a końcem nowego przebiegu stracił kategorię drogi krajowej. Stał się drogą wojewódzką. Sejmik województwa 18 maja podjął uchwałę o też tak jakby zrzuceniu takim kaskadowym na powiat tego odcinka drogi. Zostawił sobie tylko część tej drogi, która spełnia wymogi dla drogi wojewódzkiej. I w związku z tym, że ten odcinek, który pozostał, nie spełnia warunków do naliczenia go do kategorii drogi powiatowej, gdzie zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów, siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. To jest krótki odcinek na terenie miasta Góry Kalwarii. W związku z tym podejmujemy taką uchwałę o pozbawieniu kategorii tego odcinka drogi powiatowej i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej. To tyle w zasadzie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Kazimierza Poręckiego o opinię Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dziękuję panie przewodniczący.
Komisja Strategii Gospodarczych po wnikliwej analizie projektu uchwały i przebiegu dróg, których mówił przed chwilą pan starosta, przyjmuje do akceptującej wiadomości i rekomenduje Radzie przyjęcie tej uchwały. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej kwestii? Jeszcze może dodam, że tam jest kopik pisarski w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy. Jest napisane wcześniej krajową drogę numer 7, oczywiście powinien być 79. Jest to omyłka pisarska, na którą Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na komisji. Oczywiście ta uchwała będzie we właściwej treści do uchwalenia i podpisu przekazana. Dziękuję za tę informację dodatkową. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, nie widzę zgłoszeń. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Pani Grażyna Dąbek. Jestem za. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Wstrzymuję się. Pan Ksawery Wód. Jestem za. Pan Jelena Jackowicz. Pan Rafał Jaszczak. Jestem za. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pani Anna Kraczewska. Jestem za. Pan Robert Jezowski. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pan Iwan Janiec. Jestem za. Pan Magdalena Mika Poszer. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Wstrzymuję się od głosu. Pani Anna Niezabitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Paprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręski. Jestem za. Pan Grzegorz Pruszczyk. Wstrzymuję się od głosu. Pan Sylwester Puchala. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosiński. Za. Pan Antoni Rosson. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Śliwodziński. Wstrzymuję się od głosu. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Jolanta Zawadzka-Ładecka. Jestem za. Dziękuję. Kończymy głosowanie. Udaje wyniki. 24 głosy za, 0 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, punkt kolejny. Również Pan Starosta Ksawery Gut. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Jest to też taka uchwała porządkująca przy okazji zamiany z województwem na drogę w Zalesiu. Tutaj no, droga 873 będzie miała kontynuację od przejazdu kolejowego aż do Grójca jako droga wojewódzka i została taka odnoga przy stacji kolejowej Ślepa Uliczka, no, która generalnie powinna być drogą gminną, w związku z tym, że również Sejmik 18 maja taką uchwałę porządkującą podjął, to my również taką uchwałę powinniśmy podjąć, żeby tą ślepą uliczkę przy drogach kolejowych starać się zaliczyć do kategorii drogi gminnej, gdyż nie spełnia warunków, żeby mogła być drogą powiatową. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę opinię pana Kazimierza Porębskiego, Komisja Strategii Gospodarczej. Dziękuję panie przewodniczący. W imieniu Komisji Strategii Gospodarczej chcę poinformować Wysoką Radę, że komisja rekomenduje pozytywnie ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Pani Grażyna Dąbek. Jestem za. Pan Dariusz Galicz. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Jestem za. Pan Michał Grzesło. Pan Michał Grzesło. Pan Ksawery Gut. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jaszczak. Jestem za. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kaczorowski. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pani Anna Kraczewska. Jestem za. Pan Robert Michocki. Pan Robert Michocki. Pan Zdzisław Lis.
Jestem za. Panie Wangieli. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Wstrzymuję się od głosu. Pani Anna Mizelitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Poprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręcki. Jestem za. Pan Grzegorz Pruszczyk. Jestem za. Pan Sylwester Puchała. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosiński. Za. Pan Antoni Rosson. Jestem za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świegodziński. Wstrzymuję się od głosu. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Jolanta Zawadzka-Ławecka. Jestem za. Dziękuję, kończymy głosowanie. Podaję wyniki. 24 głosy za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt kolejny, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych. Panie starosto, oddaję głos. Uchwała jest etapem końcowym dotyczącym zamiany, którą podjęliśmy w zeszłym roku z województwem, z Górą Kalwarią, a także z tym, że wybudowaliśmy nowy odcinek drogi powiatowej w Łazach. I w związku z tym, że te drogi stały się od 1 stycznia nowymi drogami, to należy podjąć taką uchwałę, która dokładnie określi teraz ich numery i przebieg, i o tym mówi ta uchwała. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pan Kazimierz Poremski, przedstawienie opinii Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dziękuję panie przewodniczący. W imieniu komisji stwierdzam, że uchwała ma charakter porządkujący. W związku z tym komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w kwestii tej uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Pani Grażyna Dąbek. Jestem za. Pan Dariusz Galis. Jestem za. Pan Henryk Gromadzki. Jestem za. Pan Michał Grzesła. Jestem za. Pan Szadary Wójt. Jestem za. Pani Iwona Jackowicz. Jestem za. Pan Rafał Jeszczak. Pan Rafał Jeszczak. Jestem za. Pan Wojciech Kaczorowski. Jestem za. Pan Krzysztof Kasprzycki. Jestem za. Pan Robert Kornberg. Za. Pani Anna Krasycka. Jestem za. Pan Robert Michocki. Jestem za. Pan Zdzisław Lis. Jestem za. Pan Ewa Lubianiec. Jestem za. Pani Magdalena Mika-Kosior. Jestem za. Pan Sergiusz Muszyński. Wstrzymuję się od głosu. Pani Anna Mizelitowska. Jestem za. Pani Katarzyna Poprocka. Jestem za. Pan Kazimierz Poręcki. Jestem za. Pan Grzegorz Pruszczyk. Jestem za. Pan Sylwester Puchała. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosiński. Za. Pan Antoni Rosson. Za. Pan Marek Rutowicz. Jestem za. Pani Katarzyna Strzelecka. Jestem za. Pan Marcin Świegodziński. Wstrzymuję się od głosu. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Aleksandra Wójcik. Pani Bożena Zarzeczna. Jestem za. Pani Jolanta Zawadzka-Ławecka. Jestem za. Dziękuję. Kończymy głosowanie. 26 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, uchwała została podjęta. Punkt kolejny. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłoszenia. Pan Marcin Świegodziński, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Mam tutaj parę kwestii do poruszenia. Chciałbym tutaj powiedzieć tak.
Pierwsza sprawa dotyczy budowy ronda na Strzyżowaniu Radnych Milenium w Głoskowie. W ostatnim czasie doszło do 3 wypadków na tym skrzyżowaniu i obecne zabezpieczenie jakby jest bardzo wyczerpane. Przestały spełniać swoje zadania. Pamiętam, że bodaj na ostatniej sesji, może się mylę, słyszałem tylko, że pan starosta zapowiedział, że powstały jakieś utrudnienia przy budowie tego ronda i prosiłbym o wyjaśnienie w tej kwestii, bo może też w faktycznie się to tylko mniejszy. Zanim zostaną oddane te do użytku, to może powstać skrzydełka, która spowoduje, że w tym miejscu nie będzie więcej samochodów jeździło. Poza tym idzie, ryzyko wypadku będzie jeszcze większe. Co można zrobić, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyć ten teren? A kolejną kwestią jest to sprawa Wuko, który jeździ po powiecie piatoczyńskim. Zwróciłem już uwagę, że ten pojazd jeździ. Dochodzą do mnie sygnały, że te studniki zostały jednak źle wyczyszczone, że znów teren po ostatnich opadach, jak miało miejsce, został całkowicie zalany i niemożliwy przejazdy pojazdów. Pamiętam też, że na ostatniej sesji, gdy wspólnie z panem Sergiuszem złożyliśmy interpelację i poruszyliśmy tę sprawę na sesji, to w sposób mocno kulturalny się pan starosta do nas odniósł, w sposób bardzo arogancki. Poruszyliśmy bardzo ważną sprawę zgłoszoną przez mieszkańców. Mieszkańcy są zbulwersowani tą sytuacją i prosiliśmy też o tylko wyjaśnienie. My jako radni, którzy pełnimy funkcję kontrolną w Radzie Powiatu, mamy prawo zadawać pytania, nawet jeśli pan starosta się wyraźnie na dany temat w trakcie sesji, tak? Naszą intencją nie jest dokuczanie coś panu staroście, ale znalezienie takiego wspólnego klucza. Tak? Do odpowiedzi, jak dany problem rozwiązać. Czy była czy może jednak można było to robić tam, na przykład z firmy wewnętrzną, no kto pytanie rządzi. A ostatnia kwestia jest taka, że nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi na tę wspólną interpelację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz rozumiem, że mówimy o interpelacji w sprawie oczyszczenia Piłsudskiego Długiej Prusa, tak? Panie Martinie. Halo? Czy chodzi o oczyszczenie Piłsudskiego Długiej Prusa? Bardzo proszę, pan starosta. Może wiceprzewodniczący powinien przejąć. No, może coś przewodniczący, proszę na chwilę, to może ja odpowiem. Przepraszam bardzo, jestem cały czas, oczywiście miałem mikrofon wyciszony. Pytanie, czy dotyczy to interpelacji, bardzo proszę, panie starosto, o odpowiedź. Jeżeli chodzi o rondo na skrzyżowaniu Radnych i Milenium, to sobie nie przypominam, żebym mówił o jakichś problemach. Projekt generalnie jest gotowy i poszedł do uzgodnień branżowych. Przypomnę też Państwu, że w tym roku zarezerwowaliśmy 500 000 na ten cel, na rozpoczęcie budowy i myślę, że jak ten projekt będzie już uzgodniony, będzie miał decyzję z RIT, to będziemy w stanie zwiększyć budżet i tą budowę w tym roku rozpoczniemy, więc na pewno będzie to przed zakończeniem S7. Jeżeli chodzi o odpowiedź na interpelację, to podpisywałem co najmniej tydzień temu sprawę, czemu nie została do panów przesłana. Jeżeli chodzi o studzienki falsy, to już tłumaczyłem wielokrotnie, że to są studnie płonne. Jeżeli by jest duży opad deszczu, to one się wypełniają wodą i dopóki ta woda w ziemi nie wsiąknie, bo nie ma nigdzie odprowadzenia, to będzie stała ewida na ulicy. Nie wiem, jak jeszcze mogę inaczej panu wytłumaczyć system opłonienia tej drogi. Może zapraszam na spotkanie. Narysuję, wytłumaczę, możemy się spotkać w terenie, to panu pokażę, jak to działa i na czym polega. Osobiście byłem w terenie, jak pracownicy nowym WIPO operują. Wykonują projekt prawny szybko i dobrze. Spółdzielki są według mnie oczyszczone właściwie i problem ulicy Długiej to nie jest kwestia zanieczyszczonych studzienek, tylko tak jak powiedziałem, brak odpływu z tych studzienek. Mamy opracowany projekt odwodnienia ulicy Długiej na różnych jego odcinkach. Uzyskaliśmy w ostatnim czasie decyzję z RIT i zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami gminy Konstancin Jeziorna, w związku z tym, że gmina chce się ze swoimi drogami podłączyć do kanalizacji, którą będziemy budować, do kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej oraz w ulicy Leśnej wraz ze zbiornikami retencyjnymi z wylotem do rzeki Jeziorki. No, czekamy tutaj na potwierdzenie tej deklaracji finansowej,
finansowania 50 na 50 tej inwestycji, też no tak naprawdę z dróg powiatowych, z dróg gminnych jest więcej wody niż wynosi z zewnątrz powiatowy, więc uważam, że gmina jak najbardziej powinna partycypować w tych kosztach. Na tą chwilę jeszcze nie ma odpowiedzi. W naszym budżecie też nie ma na razie pieniędzy na tą inwestycję. Oczywiście jesteśmy w stanie je wyasygnować, nie jest to jakiś wielki problem dla nas. Jeżeli Konstancin pozytywnie się odniesie do naszego wniosku, to będziemy tę inwestycję realizować. Ten problem po dłuższych opadach deszczu nie będzie występował. Jeśli to będą studia chłonne, to ten problem będzie występował nadal. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Też rurociągi czasami nie spełniają swojej roli. Mamy przykłady z telewizji z Poznania po ostatnich deszczach nawalnych. Bardzo proszę, Pani Magdalena Mika-Kosior. Przepraszam, bo ja się chciałem odwłosem powiedzieć. Ja też chciałem odwłosem powiedzieć. Zaraz, no po kolei. To za chwilę Pan dostanie głos. Na razie Pani Magdalena Mika-Kosior. Później Pan Sergiusz Kuszyński się zgłaszał. A następnie Pan Marcin Świegodziński. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja mam dwie sprawy. Jedną poruszę teraz, drugą za chwilę. Jakie jest film, jak może skończy się dyskusja związana z tym wniosek? Chodzi o projekt ulicy Postępu na odcinku od Krasickiego do 721. Tutaj mój wniosek do pana starosty. Ulica Postępu jest przycięta przez kanał odwodnieniowy. Tutaj zdaje się do... zapomniałem, jak się to nazywa. Mam prośbę, żeby budując ulicę Postępu i wykonując dokumentację, przewidzieć możliwość odwodnienia ulicy Krasickiego do tego kanału. I razem, żeby z drogą Postępu powstała instalacja odwodnieniowa do tej rzeki, było również wykonane pozwolenie wodnoprawne na zwrot wody, na przykład ulicy Krasickiego, jeżeli jest taka możliwość, bo no, tak mniej więcej w połowie jest przecięcie przez kanał, który fantastycznie do nam odwodnił zarówno obszar Nowej Woli, jak i z Nowej Woli w kierunku ulicy Szkolnej, jak i w kierunku do torów PKP, dzięki czemu moglibyśmy tam zwrócić wodę z ulicy Kraszyckiego, bo ta część ma problem z odwodnieniem. To jest taki mój pierwszy wniosek, który pan starosta może powiedzieć, że było możliwe, było rozpatrywane. To proszę o odpowiedź. Dziękuję, a druga sprawa za chwilę. Bardzo proszę, pan Sergiusz Muszyński. Bardzo dziękuję. Pierwsza sprawa jest taka, że odnośnie interpelacji. Ja odpowiedź na interpelację dostałem i ona była adresowana na Sergiusz Muszyński, radny powiatu Piaseczyńskiego. W stopce adresowej nie było Martina Świegodzińskiego, więc radny Świegodziński ma prawo zakładać, że dla niego odpowiedź na tę naszą wspólną interpelację będzie jakaś inna. Bo ona była adresowana, ta odpowiedź, do mnie i pisana w liczbie pojedynczej. Jakby pan Martin nie był jej autorem wspólnym ze mną. Więc sądzę, że pan Martin po prostu czeka na odpowiedź swoją. Być może nie jest to wspólna odpowiedź, no bo jakaś tam inna treść będzie, tego już nie wiem. Natomiast odnośnie samej sprawy. Ten problem, o którym tu mówimy, trwa już od lat. Ja jeszcze w poprzedniej kadencji, nie wiem czy to był 2017 czy 2018 rok, po raz pierwszy to poruszałem. I z punktu widzenia mieszkańców to nie ma większego znaczenia taki ping-pong między gminą a powiatem. Znaczenie ma pewna nieudolność władzy publicznej i samorządowej jako takiej, jaki imposybilizm, że w gruncie rzeczy prostej sprawy nie da się załatwić, że ludzie są zalewani, że wspólnota mieszkaniowa już od kilku lat, podkreślam, podnosi koszty tej nieudolności władzy publicznej. I my będziemy ten temat cisnęli zarówno pana Ksawerego, jak i pana Jęczuka, dopóki to się po prostu nie rozwiąże, no bo nie można przejść nad czymś takim do porządku dziennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Martin Świegodziński. Może ja zacznę odpowiadać, panie przewodniczący, bo to powinno być. Akurat ten temat jest ten sam, więc pod głosem pana Świegodzińskiego chcę głos. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, mam nadzieję, że będziemy słuchać. Panie starosto, bo nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi w sprawie tymczasowego rozwiązania obecnie na skrzyżowaniu radnych ulicy Milenium. I czy można coś z tym zrobić, żeby chociaż do czasu budowy ronda
w jakiś sposób znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby tych wypadków było po prostu mniej, bo jeżeli w ciągu 2 miesięcy mamy 3 wypadki, no to jest to bardzo nieciekawa sytuacja i też nie chcielibyśmy potem usłyszeć o jakiejś tragedii, tak? To oczywiście każdy w interesie robi wszystko, żeby tutaj to jakoś zabezpieczyć, więc prosiłbym o jakieś rozwiązanie w tej sprawie. A pewna kwestia jest taka, że pan Sergiusz właśnie wytłumaczył i wyczerpał moją adwokatem, bo nie zostałem zaadresowany do mnie ta interpelacja. I trochę byłem zdziwiony, tak? Bo właśnie nie wiem, czy odpowiedź wobec mojej interpelacji byłaby inna, tak? Więc ta kwestia została wyczerpana przez pana Sergiusza i też bym prosił się odniesienie do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę panie starosto. Jeżeli chodzi o rozwiązanie tymczasowe na skrzyżowaniu Milenium i Radnych, to jak pan doskonale wie, postawiliśmy dodatkowe znaki oraz spowalniacze. W tym zakresie nie wiem, wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, co można było, żeby tam ten ruch spowolnić. Dosyć intensywnie trwają prace projektowe związane z budową tego ronda i jeżeli je zaczniemy w tym roku, to uważam, że to jest już duży sukces i naprawdę tempo pracy przy tym projekcie jest dosyć duże. Jeżeli pan ma jakieś inne tymczasowe pomysły, to bardzo proszę je zaproponować. Rozważymy wtedy możliwość wdrożenia. Na tą chwilę ja nie mam żadnych dodatkowych pomysłów, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. Kwestie odpowiedź na interpelację wyjaśnię, powiem szczerze, zajmuję się raczej, zwracam uwagę na merytoryczną treść odpowiedzi, a nie na adresatów aż tak bardzo, ale wyjaśnię z osobą, która to przygotowywała, czemu jeden pan nie dostał, a drugi dostał, chociaż tak się panowie dobrze znacie i kolegujecie, że mogliście sobie to przekazać. Myślę, że to nie jest wielki problem i należy tylko wielkiego halo jakiegoś robić. Odnosząc się do wypowiedzi pana Sergiusza, to przypomnę panu, że ulica Chopina jest drogą gminną i wspólnota, która ma problemy z wodą deszczową podczas opadów deszczu na tej ulicy, no jest dosyć oddalona od drogi powiatowej. Jeżeli gmina nie wybuduje kanalizacji deszczowej w drodze gminnej, nie włączy się w ulicę powiatową, to ulica Chopina i wspólnota nadal będzie miała problem, więc jest to dosyć ważna kwestia, czy samorząd gminny będzie dofinansował tą inwestycję, czy nie. Oczywiście samorząd powiatowy może zrealizować swój zakres, ale to nie rozwiąże problemu, o którym pan mówi. No to trzeba troszeczkę więcej wyobraźni przestrzennej, żeby sobie wyobrazić tą sytuację. To tyle, jeżeli chodzi o kwestię, którą pani radna Mika Kosior podnosiła, no to część kanalizacji deszczowej została wybudowana w ramach przebudowy 721 i postępu i faktycznie ten odcinek postępu będzie odwadniany do rowu, który jest w poprzek ulicy Postępu, natomiast ulica Krasickiego będzie podzielona na chyba 4 zlewnie, jeżeli dobrze pamiętam, bo dosyć dawno opiniowałem ten projekt. No i każda z tych zlewni jakiś tam odbiornik będzie miała. Jest to kanalizacja w drogach gminy, w drodze krajowej i chyba tam 2 rowy też są poprzeczne do ulicy Krasickiego, melioracyjne, do których ewentualnie też będziemy się odwadniać. Mogę to jeszcze sprawdzić, jak to dokładnie było i odpowiem pani mailowo. Dziękuję serdecznie panie starosto. Wracając jeszcze do wypowiedzi pana dotyczącej doraźnego zabezpieczenia tego skrzyżowania, o którym wspominał pan Martin, proponuję, żeby wystąpienie skierować do policji naszej powiatowej z prośbą o patrolowanie tego odcinka, bo większość tych kolizji jest spowodowana nadmierną prędkością. Bardzo proszę, pan Sylwester Puchała. Ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o te wypadki na Milenium. Czy w tych wypadkach winnymi nie są uczestnicy zdarzenia, tylko zarządca drogi? Tych wypadków jest wszędzie na terenie powiatu, w jednych najmniejszych skrzyżowaniach mniej, na drugich więcej. No i zawsze jest winny jakiś uczestnik, jeśli chodzi o pojazd. Wiadomo, że trzeba poprawiać warunki takich skrzyżowań, żeby były bardziej bezpieczne, ale tak jak tutaj przewodniczący rady powiedział, że najważniejszą uwagę niech również ma na to policja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do punktu kolejnego. Oświadczenia radnych. Przepraszam, zgłaszałam się. Pani Magdalena Mika-Kosior miała drugi temat do poruszenia. Bardzo proszę. O, bardzo dziękuję. Jeszcze raz, panie przewodniczący. Dobrze. Miałam przy okazji rozmawiać z nadzorem weterynaryjnym, znaczy z powiatowym inspektorem weterynaryjnym. Po czym okazało się, że znaczy w trakcie tej rozmowy okazało się, że mieliśmy na terenie naszego powiatu ognisko ptasiej grypy w Woli Prażnowskiej i dostałam to właśnie chwilę później jakby od tej samej osoby, która czy pytała mnie, czy powiedzmy zwierzęta są zgłoszone, ponieważ nadzór weterynaryjny w tej chwili postępuje wszystkich stadów, bądź nawet stadek malutkich kur na terenie naszego powiatu. Jest obowiązek zgłoszenia każdej jednej sztuki do nadzoru weterynaryjnego w związku z zagrożeniem ptasią grypą. Także to moja prośba do radnych, to w porozumieniu z panem z inspekcji weterynaryjnej, żeby w swoich okręgach wyborczych radni dotarli do bądź radnych gminnych, bądź sołtysów, tak żeby dopełnili wszyscy mieszkańcy formalności zgłoszenia nawet jednej sztuki ptaków, znaczy drobiu, tak? W tym wypadku dotyczy to przede wszystkim drobiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan Michał Grzesło, następnie pan Krzysztof Kasprzycki. Panie przewodniczący, nie wiem, czy mnie słuchacie. Proszę Państwa, ja tak krótko tutaj pan starosta zarzucił radnemu Muszyńskiemu brak wyobraźni przestrzennej odnośnie tego problemu w kwestii ulicy Chopina i Długiej. Natomiast no, ja wyobraźnię przestrzenną posiadam, również posiadam wyobraźnię polityczną i trochę mnie dziwi, że od tylu lat dwóch włodarzy wywodzących się z tego samego ugrupowania nie potrafi tak prostych rzeczy po prostu rozwiązać. Tak? No, jeżeli i tam jest kwestia studni chłodnych, no to trzeba je po prostu powiększyć, ewentualnie porozumieć się w sprawie finansowania i raz na zawsze zakończyć ten temat. I tylko taka moja uwaga. Dziękuję serdecznie. Panie Michał, ta kwestia jest rozwiązana. Powiat już dawno zrobił dokumentację i ona była na kilka etapów podzielona. Droga powiatowa chyba ma dokumentację kanalizacji deszczowej od 3 lat. Natomiast odprowadzenie wód do rzeki Jeziorki i uzyskanie pozwoleń wcale nie jest takie proste, bo jest kilka pozwoleń w różnych urzędach. Uzyskaliśmy ostateczną decyzję. Mamy DRIT na to, mamy wszystkie pozwolenia wodnoprawne od zrzutu wód w obszarze zagrożonym powodzią, od wznoszenia budowli na terenie między walem i tak dalej, wszystkie decyzje. Więc tutaj ja nie mam sobie naprawdę nic do zarzucenia. Bardzo proszę, niech pan radny znajdzie pieniądze w budżecie powiatu, wskaże je i niech pan przekona radnych Konstancina, żeby dofinansowali zakres, który pozwoli mocno odwodnić ulicę Chopina i tyle w temacie. No, to jest może podnieść i finansowanie. Czyli rozumiem, jest to nieudolność według pana starosty po stronie gminy, pana burmistrza Janczuka i radnych gminnych, tak? Ja nie mówię o nieudolności, tylko mówię o zapewnieniu finansowania. Powiedziałem, że skierowałem w tej kwestii pismo i czekamy na odpowiedź. Jeżeli będą pieniądze, będziemy realizować. Szanowni Państwo poradni, musicie wziąć pod uwagę jedno. Drogi są zarządzane przez różnych zarządców. Zarządcą drogi gminnej jest burmistrz. W związku z powyższym, jeżeli tam nie będzie zrobionego projektu odwodnienia i operatu wodnoprawnego, to nawet wykonanie przez powiat odwodnienia w ulicy Piłsudskiego Długa Prusa niewiele pomoże. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Kasprzycki. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja w ostatnim punkcie oświadczeń radnych chciałem trochę się odnieść do tego, co padło z kolei na samym początku.
czyli mianowicie słów pana Sergiusza Muszyńskiego dotyczących sposobu organizacji sesji, szczególnie w tym kontekście naszych mieszkańców, bo mam wrażenie, że doszło trochę do nieuprawnionego nadużycia. Ja pragnę zauważyć, że udział mieszkańców w posiedzeniach sesji czy też komisji jest absolutnie niczym nie zagrożony. Wszak dzisiaj obecność jednego z mieszkańców tego dowodzi. Nasi mieszkańcy mogą również oglądać transmisję i retransmisję obrad sesji czy też posiedzeń komisji. Ponadto należy zauważyć, że w dalszym ciągu nie ma odpowiedniego rozporządzenia, które by nakazywało, czy też pozwalało nam, raczej w tym wypadku pozwalało nam na organizację sesji w formie tradycyjnej. Poza tym ustawa covidowa w dalszym ciągu daje możliwość organizacji sesji zdalnych, więc Rada Powiatu za pośrednictwem swojego przewodniczącego realizuje jedynie normy prawne, tutaj nie przekraczamy żadnych ani norm prawnych, ani etycznych. Ponadto przypominam, że sam pan premier zachęcał całą administrację publiczną do pracy zdalnej. Jeżeli jest to tylko i wyłącznie możliwe, bez szkody dla załatwienia sprawy, to należy z tego absolutnie z tej możliwości korzystać. A jak sądzę, pan radny Muszyński nie czuje się, że jego prawa radnego zostały w jakiś sposób naruszone, a swoje obowiązki również wykonuje zdalnie, niestety bez szkody dla swojego wyrazistego czasem stylu. Ponadto też zwracam uwagę, że trwają prace nad zmianami w kodeksie pracy, które umożliwiają, a nawet wręcz nakazują określoną ilość dni pracy, ilość dni pracować w ciągu roku zdalnie, w zależności tam od wersji projektu od 4 do 14 dni. I tak absolutnie osobiście, po ludzku, ja też tęsknię za tradycyjnymi spotkaniami. Czuję tą wagę tych sesji, które odbywałyby się w sposób tradycyjny. Tęsknię również za państwem, za spotkaniem takim po ludzku z moimi kolegami, koleżankami z państwem. Również, możecie się państwo zdziwić, ale również chciałbym zobaczyć już face to face kolegów i koleżanki z Rady po tej stronie tak zwanej opozycyjnej. Ale też widzę zagrożenia i trudności, które wynikają z pracy zdalnej, ale widzę też zagrożenia, które wynikają z kontaktu. Proszę zauważyć, że nasza sala sesji jest dosyć niewielka. Ja rozumiem też, że parlament wrócił, czy też powoli wraca do pracy tradycyjnej, ale proszę zauważyć, że nie wszystkie samorządy odważyły się na ten krok. Z uwagi również na bezpieczeństwo, zdrowie oczywiście samych radnych, pracowników, którzy współpracują z Radą, ale też i również mieszkańców, o których wspomniał pan. Więc dajmy sobie jeszcze trochę czasu i naprawdę nie podnośmy tego argumentu takim absolutnie takim z próbą jakby takiego właśnie nieuprawnionego nadużycia. Dajmy sobie czas jeszcze do końca wakacji na tę sesję w formie zdalnej, a po wakacjach, jeżeli tak jak pan przewodniczący powiedział, jeżeli na to sytuacja pozwoli, spokojnie wrócimy. I myślę, że panie Sergiuszu, przypominanie o tym za każdym razem, no ja rozumiem istotę politycznego jakby wydźwięku tego, natomiast no ona się trochę nijak ma do faktów i stanu prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan Sergiusz Muszyński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W formie oświadczenia też chciałem sprostować kilka rzeczy, o których pan Krzysztof mówił. Pierwsza sprawa jest taka, że się pan pomylił, nie ma pan najwyraźniej wiedzy w tym aspekcie. Mianowicie nam żadne przepisy nie nakazują pracować zdalnie. Przepisy wprowadziły możliwość pracy zdalnej i to od przewodniczącego rady zależy, czy z tej możliwości skorzysta, czy nie. To jest jakby jego wybór. Odnośnie wszelkich zarządzeń sanitarnych, choćby zarządzeń starosty i innych, to organy władzy publicznej są spod nich wyłączone, to znaczy Rada Ministrów czy Sejm. Nie, to nie jest tak, że jak są obostrzenia, to nie może pracować stacjonarnie. Te obostrzenia dotyczą zgromadzeń publicznych, te nie dotyczą obrad organów władzy publicznej. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o te obostrzenia krajowe, to ich już generalnie w większości po prostu nie ma. Ja mówię bardziej o stanie poprzednim. Druga rzecz jest taka, że tych zachorowań obecnie mamy 147 dzisiaj na 40-milionowy naród polski. I generalnie każdy z nas, ja zakładam, że zdecydowana większość z nas, jeśli nie prawie wszyscy, są już zaszczepieni. I każdy z dnia na dzień dosłownie może się zaszczepić. Jeżeli ja panu tutaj, panie Krzysztofie, współczuję, jeżeli pan jest taki strachliwy, ja COVID też zresztą przyszedłem i to wcale nie łatwo. Natomiast jeśli pan będzie do końca życia się bał normalnie funkcjonować, no to
mogę tylko panu bardzo współczuć. A jeżeli prawdziwą motywacją jest to, że nie chce się panu spać, ubrać, lepiej siedzieć w domu, nie wiem, i jakoś tam wątpliwie ubranym i obradować zdalnie, jeśli nie chce się panu po prostu ruszyć i to jest motywacja, no to być może się pan minął po prostu z, nazwijmy to, powołaniem. Panie, dziękuję panie, bardzo nieładnie, nie będę komentował. Tak czy inaczej, my pracujemy w gminie normalnie i przychodzimy zachowując dress code. Bardzo proszę, pan Krzysztof Kasprzycki. Przepraszam, jedno zdanie tylko. Państwo sobie obejrzyjcie, jak wygląda transmisja tych obrad. My korzystamy z Google Meet, nie mamy w ogóle oprogramowania, takiego jak ma na przykład gmina Piaseczno. Jak ktoś chce oglądać te sesje, a mieszkańcy mają do tego prawo, to ledwo co słychać w ogóle, ledwo wiadomo, kto się wypowiada. Ja wiem, że to jest dla państwa wygodne, no bo nie ma kontroli społecznej nad państwem wtedy, ale to nie jest dobre w naszej demokracji. Panie radny, jest wszystko transmitowane. Tutaj to, co pan mówi, to w tej chwili to jest... No proszę zejść, zobaczyć, jak to wygląda na transmisji. Jest kamera na ścianę, ledwo co widać, ledwo co słychać. Nie ma systemu do głosowania, tak jak jest w innych samorządach. Dlatego my tym bardziej powinniśmy... system występowaliśmy w poprzedniej kadencji, panie radny, i dobrze pan o tym mówi. Bardzo proszę, pan Krzysztof Kasprzycki. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Sergiuszu, śmiem twierdzić, że ja codziennie jestem schludnie ubrany i śmiem twierdzić nawet, że lepiej niż pan. Jestem bardzo odważnym człowiekiem i chętnie się z panem spotkam nawet dzisiaj face to face. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli, ja myślę, że pan tak chyba nie rozmawiał do końca ze swoimi kolegami i koleżankami, ponieważ myślę, że każdy z nas jeszcze czuje, że jasne, jest możliwość już, tak jak pan chociażby przewodniczący Komisji Finansów zorganizował już posiedzenie w formie tradycyjnej. Jednak proszę zauważyć, że to jest niewielka ilość radnych, która bierze udział w takich posiedzeniach i jest możliwość rozsadzenia się po sali. A nie wiem, czy wszyscy będą chętni do tego i tak ochoczo przyjdą na posiedzenie rady. Proszę zaszczepić po prostu. Strachu, bez strachu. Ja się zaszczepiłem, także spokojnie. Natomiast jeżeli intencją kogokolwiek, to teraz podnosi to jeszcze jakby w zderzeniu jakby z mieszkańcami, którzy chodzą do pracy, a podobnie jak i wszyscy radni, przecież każdy z nas gdzieś pracuje, jeżeli intencją było jakby stanięcie w obronie jakiejś chustby, która miałaby się odbyć na posiedzeniu rady stacjonarnej, to ja sugeruję naprawdę, żeby tę chustę przełożyć na wrzesień po wakacjach, kiedy już wrócimy do tradycyjnej pracy. Dziękuję bardzo. Kończmy tę dyskusję. Szanowni Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń. Oczekuję w kolejce osoba, która się zgłosiła, że chce zabrać głos. Pan Wojciech Nowacki, wystąpienia osób niebędących radnymi. Bardzo proszę, panie Wojciechu. Dzień dobry Państwu. Strzeliłem się, bo rozmawialiście dzisiaj w tej chwili na temat budowy ronda. Chciałbym się odnieść do projektu budowy ronda lub sygnalizacji świetlnej amortyzowanej ulicy Radnych Mileniów. Są tutaj dwie grupy uczestników, które mają różne interesy. Kierowcy chcą przejechać jak najszybciej z odcinka A do B i mieszkańcy ulicy Mileniów, którzy mają coraz większy problem z wyjazdem ze swoich posesji, przechodzeniem na drugą stronę i hałasem i zanieczyszczeniami. Mieszkam bezpośrednio przy ulicy Mileniów. Z tego tytułu pogorszyły się bardzo warunki mieszkaniowe. To zrobi się, aby skutecznie spowolnić ruch na wszystkich drogach dojazdowych do skrzyżowania. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości lub ustawienie kilku radarów. Ale to chyba jest nierealne z tego, co rozumiem. Co najmniej 80% kierowców jadących ulicą Mileniów przekracza dozwoloną prędkość. Rozbudowa ulicy Mileniów radnych do drogi wojewódzkiej 722 spowodowała znaczne zwiększenie ruchu, czego skutkiem są wypadki na skrzyżowaniu Radnych i Mileniów w Włoskowie. Planowana budowa ronda na tym skrzyżowaniu jest sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa, ale nie spowoduje im to ruchu na tym obszarze, wręcz przeciwnie, może go przyspieszyć. Będzie to stanowiło zagrożenie dla mieszkańców ulicy Mileniów w Włoskowie. Proponuję podjąć działania mające na celu spowolnienie ruchu, nie wstrzymanie lub nieograniczenie, a spowolnienie na całej długości ulicy Mileniów. Takim sposobem jest system dyscyplinujący kierowców, którego zasadę zaraz Państwu wyjaśnię. System dyscyplinujący kierowców polega na umieszczeniu sygnalizacji świetlnej połączonej z kontrolą prędkości nadjeżdżających samochodów. Radar zamontowany na słupie sygnalizacyjnym mierzy prędkość samochodu, który w przypadku przekroczenia zadanej prędkości 50 czy 40 km przełącza się na czerwone światło. Jeżeli samochód jedzie z dozwoloną prędkością, sygnalizacja świetna jest zielona. Dzięki temu możliwa jest spowolnienie, a zarazem wolna jazda. System ten powinien być połączony z przejściem dla pieszych.
taki system powinien objąć całą ulicę Mielni od Jeziorki do szkoły. Trzeba by było wybudować nowe przejście dla pieszych. Ten system nikogo nie krzywdzi ani nie faworyzuje. Jeśli ktoś porusza się z dozwoloną prędkością, może zajechać w płynie, ponieważ sygnalizacja świetlna nie zmieni się na kolor czerwony. Ogólnie kierowcy mają przyzwolenie na przekraczanie prędkości, a takiego przyzwolenia na wjeżdżanie na przejście dla pieszych na czerwonym świetle już nie ma. Taki system zapewni egzekwowanie ograniczenia prędkości bez konieczności uczestnictwa policji z radarem. Przykładowo przed skrzyżowaniem na ulicy Radnej zostało wprowadzone od niedawna ograniczenie prędkości do 30, którego nikt nie respektuje. Tak jest dla wszystkich obecnymi prędkości na ulicy Radnej. Policja, najbliższy nigdy nie widziałem tutaj policji z radarem, raz widzę, ewentualnie się pojawiałem podczas wypadku, żeby spisać oświadczenia. Podobny system dyscyplinujący kierowców obowiązuje od kilku lat na ulicy Rolnej od Wólki Kocowskiej do Kajetan. Tam kierowcy teraz praktycznie jadą bez zatrzymywania się, po prostu przystosowali się do systemu. Bardzo ważne jest, żeby decyzja o wprowadzeniu ograniczenia prędkości i systemu sygnalizacji świetlnej została podjęta jak najszybciej. Jeżeli trend ilości wypadków utrzyma się na podobnym poziomie co dotychczas, a rondo zostanie wybudowane za 2-3 lata, musimy mieć świadomość, że może w tym czasie dojść do około 50 kolizji na tym skrzyżowaniu. A co jeśli rondo powstanie później? To się zdarzy, że jakiś dokument będzie nie wypełniony odpowiednio i dostaniecie Państwo pozwolenie na budowę tego skrzyżowania ronda później. Kierowcy, którzy będą dojeżdżać do węzła komunikacyjnego w Antoninowie i dostaną już wcześniej wybudowany system dyscyplinujący kierowców, zaakceptują i się szybko dostosują. Trzeba wykorzystać czas przed oddaniem do użytku tego węzła. Pieniądze, które są przeznaczone tam na ronda, można by było wydać na powyższy system. Pojedynczy punkt takiego systemu to koszt w granicach 200 tysięcy. Wprowadzenie tego rodzaju systemu zabezpieczy mieszkańców na długie lata. Ruch kolowy raczej będzie się potęgował. Kierowcy pierwotnie będą źli, ale po przyzwyczajeniu się do nowych halipyni. Wszyscy moi sąsiedzi żałują, że tutaj powstała droga i są za spowolnieniem ruchu. Chciałbym, aby Państwo zastanowili się nad takim rozwiązaniem, bo według mnie to jest optymalne rozwiązanie dla tego i skrzyżowania, i dla tej ulicy Mileni. Dziękuję Panu serdecznie za informację. Dziękuję Panu za informację. Między innymi Pana wypowiedź jest potwierdzeniem to, co ja powiedziałem, że jest przekraczana prędkość na odcinkach tych dróg. Mimo że postawimy znaki, są one martwe. Jedyne doraźne w tej chwili zachowanie to tylko i wyłącznie wystąpienie do policji o kontrole doraźne. Natomiast to, co Pan przeczytał i przedstawił, to też jest kwestia przeanalizowania przez zarząd i ewentualnie wprowadzenia do budżetu. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zakończyliśmy sesję. Zamykam 37. sesję Rady Powiatu. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę miłego weekendu, który przed nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.